Oczywiście mamy tutaj tych modyfikatorów 100 tysięcy milionów. Jakbyśmy sobie rozwinęli tą listę, to zobaczcie, że jest ich naprawdę mnóstwo, ale to już są szczególnie takie opcje, które przyjdzie nam rozpatrywać w bardziej zaawansowanych kursach. Dodajmy sobie na przykład Subdivision Surface albo Solidify, pokażę Wam mniej więcej, na czym to polega. A resztę, no tak jak mówię, nie ma sensu wszystkiego omawiać, no bo to by było trochę nudne, ok? I to też, no wiecie, dla początkujących nie da się nauczyć wszystkich opcji programu. To było totalnie bez sensu. Więc chcę Wam pokazać, do czego ten Subsurf może służyć. Służy on do modelowania. Kiedy wiemy, że nasz obiekt ma się składać z wielu face'ów, ale chcemy go modelować w łatwy sposób. No bo jakbyśmy sobie od razu podzielili na siatkę, że ona by zawierała bardzo dużo ścian, to ciężko by się nam modelowało coś takiego, bo im większa złożoność siatki, tym więcej rzeczy trzeba zaznaczać, tym jest coraz trudniej, ok? Dlatego zazwyczaj modeluje się na low poly, czyli na małej ilości ścianek, a dopiero później, jeżeli potrzebujemy dodać taki finish touch, zwiększa się ilość krawędzi, wierzchołków i ścian po to, żeby dopracować te szczegóły, więc zazwyczaj pracujemy na tak ubogiej siatce, jak to możliwe. No ale żeby od razu widzieć, jaki mniej więcej wynik dostaniemy, to właśnie możemy dodać sobie ten modyfikator Subdivision Surface, tak? Czyli teraz, zobaczcie, jak przejdę do Edit Mode, to my dalej pracujemy tutaj tylko na 6 ścianach, ale już widzimy tutaj w środku jakby dużo więcej tych ścian. Jak sobie zwiększę teraz jeszcze ten viewport, to mamy już jeszcze więcej ścian, zobaczcie, a w dalszym ciągu będę pracował tylko na 6 ścianach. Jak sobie dam jeszcze więcej, no to oczywiście mam nadzieję, że widzicie, do czego zmierzam. No i załóżmy, że nie wiem, no chciałbym sobie tutaj stworzyć jakiś wazon na przykład. To co mogę zrobić? No przejdę do widoku z przodu na przykład i załóżmy, że dodam jakiegoś loop cuta, powiedzmy tu do góry, u góry będzie taka szyjka. Na razie coś w ten sposób. Tutaj będzie jakieś zwężenie, więc sobie dam scale. Tutaj też jakieś rozwidlenie, żeby tu była jakaś stopka. Ale może... Aha, bo to nie ma być kieliszek, tylko wazon. Dobra, to zostawmy to tak jak było. Może nawet podstawa albo góra powinna być trochę mniejsza. W wazonach zazwyczaj jest. Więc sobie to zaznaczę i zeskaluję trochę. O, coś takiego może. Ctrl R, tutaj dodamy sobie coś jeszcze i może jeszcze to zeskalujemy. No wiecie, wazonów jest 100 tysięcy milionów. Teraz dodam kolejnego loop cuta tutaj, bo chciałbym zrobić coś takiego, że dół sobie trochę zeskaluję, dam trochę mniejszy, coś takiego może. I teraz dodam tu kolejnego loop cuta, żeby dół był płaski, bo jak teraz zobaczycie, ten mój dół wcale nie jest płaski, to jest takie trochę zaokrąglone. A ja chcę mieć to całkiem płaskie, więc dodam tu jeszcze jednego loop cuta. Oj, zrobię coś takiego. Może to zeskaluję trochę w ten sposób. No i okej, niech będzie coś takiego. Teraz mógłbym to trochę zeskalować. Może jeszcze bardziej. O, zrobimy coś takiego bardziej szalonego. Teraz to sobie przejadę tym do góry. Może trochę to zeskaluję jeszcze. No i mam nadzieję, że już widzicie, do czego to zmierza, że tworzy nam się tutaj coś dosyć ciekawego, a my operujemy na małej ilości tutaj ścian i krawędzi. Widzicie? U góry może też sobie płaską tutaj powierzchnię zrobimy, więc dodamy sobie tutaj też loop cuta, przejedziemy nim do samej góry i może taką wnękę zrobimy. Nie będziemy tutaj szaleć, ale taką podstawową. Więc damy sobie inseta małego. Teraz damy ekstruzję Z, czyli w dół. I zeskalujemy trochę, żeby się nam to ładnie schowało. No i oczywiście moglibyśmy to ciągnąć dalej w dół, ale nie ma takiej potrzeby. Chcę Wam tylko pokazać, jak to wygląda. No i mamy taki wazon, powiedzmy. Gdzie zobaczcie, w Edit Mode mamy tylko parę ścianek. Widzicie? To jest tylko parę tutaj face'ów. A w tym wyniku końcowym już mamy tutaj znacznie, znacznie więcej. Jeżeli potrzebujemy jakiegoś lepszego wyświetlenia, to możemy zwiększać tutaj ten level viewport, na przykład do 4. Zobaczcie, jest jeszcze bardziej zaokrąglone wszystko, tak? Pamiętajcie, że tu mamy dwa ustawienia. Tu mamy viewport, czyli to, co widzimy, i mamy render, czyli to, co zostanie wyrenderowane. Jeżeli na przykład nasz komputer jest za słaby,
jak tutaj zwiększamy te ilości, zaczyna nam tutaj przycinać coś, no to wtedy możemy trzymać tą wartość dosyć niską, ale później do renderu możemy ją zwiększyć na przykład na 5. Dzięki czemu tu będziemy widzieć to niższej jakości, nasz program będzie pracował wydajniej, a do renderu później otrzymamy ten wynik dużo lepszy. Ok? No ja dam tu sobie na 4, widzicie, że wygląda całkiem fajnie. No i możecie powiedzieć, że nie lubicie tutaj tych kresek widocznych, tak? Może ja dodam sobie światło, bo ostatnio pracuję dużo bez światła, więc dodajmy sobie jakieś słońce, może przeniosę do góry. O świetle jeszcze nie rozmawialiśmy, więc to jest jeszcze kwestia do obgadania, ale załóżmy, że ustawię to tak podstawowo. Dam teraz F12 i tak to wygląda. I te linie są tutaj widoczne. No i załóżmy, że wy nie chcecie tych linii, więc zobaczcie, możemy kliknąć na takim obiekcie. Oczywiście to jest też bardziej zaawansowany temat, więc tutaj będą tylko takie podstawy. Możemy kliknąć prawym i dać Shade Smooth, czyli jak zostaje rozproszone tutaj światło. Dajemy Shade Smooth i zobaczcie, że już to wygląda dużo, dużo lepiej. Dajemy sobie teraz F12 i już nie mamy tutaj tych linii, tak? No i tak by to wyglądało. Już mamy fajny taki płaski obiekt i mógłby on się dawać już do jakiegoś prostego renderu. Więc tak to właśnie robimy za pomocą Subdivision, no i właśnie tego Shade Smooth. A jak chcecie powrócić do tego, co było, to dajemy Shade Flat. No i na niektórych bryłach będzie wyglądać to całkiem fajnie, jak na tej, a gdzieniegdzie ten Shade Smooth wcale nie będzie wyglądać tak okazale, więc tutaj też trzeba będzie nad tym popracować.